kazania, które głosił ksiądz Jan Łomiński w całej Polsce, ale szczególnie w Piotrkowie Trybunalskim, w kościele ojców jezuitów, w kościele ojców Bernardynów, były dla nas taką pożywką, były dla nas czymś naprawdę wielkim, były dla nas tą siłą, którą nam przekazywał. Ksiądz Jan Łomiński, jeżdżąc po całej Polsce, wszedł w grono tych kapłanów, którzy byli dla naszej ojczyzny w okresie stanu wojennego ci najlepsi, ci najbardziej doskonali i ci, co mieli odwagę głosić Słowo Boże, prawdę i się w ogóle nie lękać. Dlatego ksiądz Jan Łomiński stał się przyjacielem księdza Jerzego Popiełuszki. Razem odprawiali msze święte, zarówno w Warszawie, jak i podczas prowadzenia tych pierwszej pielgrzymki ludzi pracy na Jasnej Górze. Wszystko, co się działo, ksiądz Łomiński był zawsze z nami i pamiętają go dobrze ci i wspominają, którzy z nim mogli jakoś współpracować. Do tej parafii przyjeżdżali różni ludzie. Byli to czołowe jakieś postaci z życia właśnie tego ruchu niepodległościowego. No, można wspomnieć tutaj Romualda Szeremietiewa. Można wspomnieć także z tamtego okresu czasu, że spotykał się nawet z Leszkiem Moczulskim. Nie mówiąc już o tych bliższych tutaj dla Piotrkowa, więc Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik czy Grzegorz Palka. Przyjeżdżali tu wszyscy, dla których ojczyzna była droga. Później ksiądz Jan Łomiński został usunięty z tej parafii i był chyba jednym z ludzi, którzy nie mogli uzyskać zameldowania w okresie PRL-u. Przeprowadził się do takiej małej kaplicy, gdzie wcześniej były siostry zakonne i tam chciał, żeby być zameldowanym, jednak władza komunistyczna na to w ogóle nie pozwoliła. Wiem o tym, że często na księdza Jana Łomińskiego rzucano jakieś pogłoski, które były nieprawdziwe, aby mu to życie uprzykrzyć, żeby mu obrzydzić działalność na rzecz niepodległego naszego kraju. Jest to smutne, bo wiele takich osób, które naprawdę były oddane ojczyźnie, dziś są zapomniane, spychane na margines życia społecznego. Tutaj właśnie w tym budynku, który jest za moimi plecami, jest była plebania parafii świętego Floriana w Sulejowie, w której żył, mieszkał, pracował ksiądz Jan Łomiński. Ksiądz Jan Łomiński przyjmował nas tu serdecznie, gościnnie. Wszystkich tych, którzy byli prześladowani przez reżim komunistyczny, przyjmował ludzi nie tylko z terenu regionu piotrkowskiego, ale z całego kraju. Sądzę, że będę wyrazicielem nas wszystkich zebranych na tej mszy świętej za ojczyznę, jeśli bardzo serdecznie w imieniu nas podziękuję naszym najdroższym gospodarzom, czcigodnemu ojcu superiorowi i ojcu Bronisławowi za to, że pozwalają się nam tutaj wspólnie zbierać, razem z nimi modlić się w tej tak ważnej intencji, w intencji ojczyzny. Pragnę w imieniu nas wszystkich jak najserdeczniej podziękować bratu naszemu w kapłaństwie, księdzu Stanisławowi Małkowskiemu, za Słowo Boże wygłoszone do nas. Chcę również podziękować memu współpracownikowi, księdzu Andrzejowi Kociołkowi, który rozpoczyna pracę z nami. Rozpoczął pracę od niedawna w Sulejowie.
od miesiąca lutego i już na pierwszej mszy świętej za ojczyznę jest razem z nami. Cieszę się z tego bardzo. A ja chcę podziękować również naszemu tutaj zawsze mile widzianemu, spieszącemu nam z pomocą księdzu proboszczowi z Sulejowa, księdzu Janowi Mińskiemu, za to, że chociaż ze zdrowiem nie jest najsilniejszy i te wzruszenia, które tutaj przeżywa, na pewno też w jakiś sposób może coś na zdrowie różnie wpływają, ale to wszystko jest dla chwały Bożej przede wszystkim, dla chwały Ojczyzny i dla naszego wspólnego dobra. Wspominam Janka, księdza Mińskiego, z takim pewnym smutkiem. Znaczy, bo współpraca z nim i jego obecność w tej działalności, którą wtedy podejmowaliśmy, była ogromnie ważna. A jednocześnie był to człowiek tak skromny i tak nie obnoszący się, powiedziałbym, ze swoimi zasługami, że zdaje się dzisiaj chyba tak jakby został zapomniany. Bo przecież Jan nie żyje, tak? Wtedy, powiedzmy tak, podejmowaliśmy działalność niepodległościową i była to działalność trudna z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że była ryzykowna, biorąc pod uwagę cały reżim, który przecież funkcjonował, wszystkie te tajne służby różnego rodzaju i Polską Zjednoczoną Partię Obrończą, która kierowała PRL-em. Ale oprócz tego jeszcze to była kwestia taka, że bardzo wielu ludzi nie wierzyło w to, że Polska niepodległość odzyska. I na kogoś takiego jak ja, który angażował się w taką właśnie działalność, patrzono trochę tak jak na człowieka nie do końca z poukładanymi klepkami, bo nagle rezygnuje ze swoich życiowych szans, burzy spokój w swoim domu, bo zaczyna się pojawiać bezpieka, traci pracę, ma kłopoty z utrzymaniem się, że powiem, przy życiu. I mówi, że walczy o niepodległość, tak? Jak? Czym? Kiedy po drugiej stronie Związek Radziecki. I wtedy tacy ludzie jak ksiądz Umiński byli bezcenni. Dlatego, że oni dawali nam niezbędne oparcie. Mówili, że istnieje ta wyższa racja, ważniejsza racja, dla której warto się poświęcić. To bardzo silnie też wychodzi w tym, co robił na przykład ksiądz ojciec Bronisław Soka, drugi taki mój znajomy i przyjaciel, który zresztą w okresie, kiedy ja się ukrywałem, mnie przechowywał w różnych sytuacjach, kiedy trzeba było, więc był pod tym względem niezawodnym przyjacielem również. Otóż stanowisko, jakie zajmował ksiądz Umiński i tacy jak on, było ogromnie ważne. Ogromnie ważne dla nas. Mogę powiedzieć tak, że było jakby oparciem dla naszej działalności wtedy, kiedy w zasadzie na nic więcej nie można było liczyć. Chociaż z drugiej strony wsparcie ze strony kapłana, więc pośrednio ze strony, powiedziałbym, najwyższej, to może i najważniejsze wsparcie. Takim go zapamiętałem i myślę, że warto o nim pamiętać dzisiaj również, a może nie szczególnie. To był nasz wielki przyjaciel. I tak po prostu dobrze, żeśmy się z nim czuli, nie? I w ogóle żeśmy nie odczuwali tego, że to jest ksiądz, tylko wielki nasz przyjaciel. A mimo wszystko to był zawsze, wiedział, co do niego należy. Co do niego należy po prostu. Tak. Był łasuchem po prostu. No i ja nieraz często jak smażyłam pączki, to mówię... Tak, trzeba zawiadomić go, żeby tego. Umiński lubi pączki.